Pracując ze środowiskiem Julia w systemie operacyjnym Windows, bardzo ważne jest dobre ustawienie ścieżek systemowych, tak żeby gdy wpisujemy Julia, faktycznie Julia się uruchomiła. Ja korzystam z konsoli o nazwie ConEmu. Możemy ją łatwo znaleźć, wpisując odpowiednie wyrażenie w Google. Jest to darmowy terminal, bardzo wygodny terminal dla systemu operacyjnego Windows. To, co teraz, proszę Państwa, zrobimy, to ustawimy w ten sposób, że jeżeli piszę polecenie Julia, faktycznie będzie się uruchamiała Julia. W tej chwili widać, pisuje Julia, Julia nie działa. Jednocześnie, gdy uruchomię środowisko Python, to w tej chwili jakiś Python się uruchamia, ale jeżeli spróbuję sprawdzić, jaki to jest Python, sprawdzamy poleceniem where Python, to uruchamia się Python z mojej instalacji Anaconda. Ponieważ moje podstawowe środowisko pracy to jest język Julia, będę dodatkowo chciał również ustawić, żeby uruchamiał się Python, który jest zainstalowany w ramach mojej instalacji Julia. Czyli zrobimy dwie rzeczy. Ustawimy ścieżkę do Julii oraz ustawimy ścieżkę do środowiska Python. Ścieżki ustawiane są w zmiennej systemowej o nazwie path. Tą ścieżkę możemy podejrzeć, wpisując w Windowsie polecenie setpath. Tu jest cała masa ścieżek wyszukiwania, które są używane, gdy wpisuję jakieś polecenie w konsoli. To, co będę chciał zrobić, to chcemy dodać ścieżkę do oprogramowania Julia. Na moim komputerze aktualna wersja Julii jest w tej chwili zainstalowana w katalogu o nazwie CJulia1.4.0. A plik Julia.exe znajduje się w podkatalogu tego katalogu. Więc to, co muszę zrobić, to muszę ten katalog dodać do ścieżki systemowej. W pierwszej kolejności najpierw ten katalog kopiuję. Następnie mam tutaj ikonę mój komputer. Klikam prawym przyciskiem myszy na mój komputer i na samym dole wybieram właściwości. Gdy wybiorę właściwości, to wśród dostępnych parametrów, tutaj po lewej stronie, mam zaawansowane ustawienia systemowe. Klikam na zaawansowane ustawienia systemowe i w prawym dolnym rogu mam zmienne środowiskowe. Otwieram zmienne środowiskowe. Wśród zmiennych środowiskowych widzę zmienną o nazwie PAW. Klikam dwa razy na tą zmienną. Pojawia mi się lista zmiennych środowiskowych. Aby dodać ścieżkę do języka Julia, wpisuję new i następnie wklejam ścieżkę. Ścieżka się wkleiła, tutaj znajduje się na dole tejże listy. To samo chciałbym zrobić ze ścieżką do Pythona. Gdzie jest Python w mojej instalacji? Mianowicie Python znajduje się w instalacji Julii w typowej lokalizacji bibliotek i narzędzi, które się doinstalowuje menedżerami pakietów języka Julia. Zazwyczaj forma katalogu jest taka C-users, nazwa państwa użytkownika i potem jest katalog .julia. Na moim komputerze konfiguracja jest trochę inna. Ja wolę trzymać sobie swoje pakiety Julia w osobnym katalogu. Mianowicie osiągnąłem to w ten sposób, że mam zmienną środowiskową o nazwie JuliaDepotPath i ta zmienna środowiskowa jest używana przez język Julia do ustawienia lokalizacji, gdzie się znajdują wszystkie pakiety. Ale tak jak wspominałem, domyślnie u Państwa ten katalog to jest C, users, nazwa użytkownika łamane przez Julia. Ja idę do katalogu C, Julia, PKG, Julia. Tam sobie dwa razy kliknąłem, żeby móc skopiować, żeby wygodnie się przemieścić do tego katalogu, więc otwieram ten katalog. Tutaj w tym katalogu znajdziecie Państwo folder Conda i w folderze Conda pod folder 3. Tutaj znajduje się Python, który jest używany przez Julię. Znowu kopiuję tą ścieżkę z góry, wciskam Ctrl-C, idę do moich zmiennych środowiskowych, klikam na zmienną środowiskową PAW i następnie dodaję tą ścieżkę do listy. Jest jeden problem. Widzę, że ścieżka Anaconda znajduje się wyżej na liście. Spowoduje to,
że Python zostanie wybrany ze ścieżki Anaconda, a chciałbym, żeby był wybrany z mojej instalacji Julia. W związku z tym klikam dwa razy Move Down, co powoduje przesunięcie tej pozycji na koniec listy. W związku z tym preferowaną instalacją Pythona będzie instalacja w ramach języka Julia. Ciągle jednak mogę korzystać z Anacondy, dlatego że mogę zawsze wybrać menu Start. W menu Start mogę wybrać opcję Anaconda i mamy tutaj Anaconda Prompt. Wtedy uruchomi mi się wiersz poleceń skonfigurowany w taki sposób, że będę korzystał z Pythona wbudowanego w środowisko Anaconda, a nie kopii, nie egzemplarza zarządzanego przez Julię. Mamy dodane ścieżki, klikam OK. OK. Teraz co się stanie, jeżeli... Znowu OK. Teraz co się stanie, jeżeli w wierszu poleceń wpisze Julia? Widać, że ciągle polecenie nie zostało odnalezione. Dzieje się tak, dlatego, że zmienne systemowe, ich ustawienia są przekazywane przez procesy rodziców ich procesom potomnym. Gdy uruchamiałem tą konsolę, ta zmienna nie była jeszcze ustawiona i system operacyjny nie przekazał jej wartości. W szczególności jeżeli wpiszę tutaj setpath, to cały czas w tej długiej liście nie znajdę ścieżek do moich ustawień języka Julia. W związku z tym zamykam ten wiersz poleceń i uruchamiam go od nowa. Teraz, gdy wpiszę polecenie setpath, to możecie Państwo zobaczyć, że te ścieżki związane z językiem Julia się pojawiły. Dodatkowo mogę wpisać polecenie where Julia. Pokazuje mi, która Julia uruchomi się, jeżeli miałbym takich zainstalowanych więcej, po wpisaniu polecenia Julia. Sprawdźmy, czy to działa. Faktycznie teraz po wpisaniu polecenia Julia uruchomiło mi się to środowisko. Opuśćmy środowisko. Sprawdźmy, co się stanie, gdy wpiszemy Python. Mianowicie polecenie where Python pokazuje mi, że w tej chwili mam dwa egzemplarze wykonywalnego pliku Python na moim komputerze. Jeden znajduje się w ramach środowiska Julia, a drugi w ramach środowiska Anaconda. Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden element, po wpisaniu polecenia Python uruchomi się ta instalacja, która znajduje się na górze listy. Więc to, co się w tej chwili uruchomiło, to Python, który jest wbudowany w środowisko Julia. W ten sposób zobaczyliśmy, jak można sobie ustawić zmienną systemową PAW w systemie operacyjnym. Jest to zalecane ustawienie zarówno gdy programujemy w Pythonie, jak programujemy w Julii, ale również warto sobie w ten sposób na przykład zmienną środowiskową ustawić, gdy korzystamy z języka R. W każdym wypadku, w przypadku analiz Data Science, wiersz poleceń jest bardzo wygodnym sposobem, bardzo wygodnym miejscem do przeprowadzania takich analiz, do uruchamiania obliczeń.